Cześć, witaj w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Z tej strony jak zwykle Marcin, Przemek i Adam. W tym podcaście dzielimy się z Wami szerszym spojrzeniem na programowanie. Więcej materiałów zobaczysz na naszym Facebooku, kanale YouTube oraz przede wszystkim stronie internetowej przeprogramowanie.pl. A tymczasem zapraszamy Cię do najnowszego odcinka naszego podcastu Start. No to co panowie, dzisiaj rozmawiamy o karierze programisty. I zaczynamy jak zwykle od początku. Tak, to jest moja kwestia, ale wybaczmy to. No to co, kto zaczyna? Na pewno nie. Ja mogę być drugi. Drugi, no to padło na mnie. Pierwsza praca, właściwie pierwsza praca jest dalej pierwszą pracą, bo w firmie, w której jestem już od 7 lat, czyli właściwie od samego początku. No i cóż, jak to wyglądało? Przeprowadziłem się z małego miasta, właściwie z mojej wsi do dużego miasta, czyli do Krakowa. Miałem 300 zł w kieszeni i 2 tygodnie na znalezienie pracy. No i oczywiście to nie było tak, że to był totalny freestyle, bo praktycznie lekko ponad rok przygotowywałem się do tego. Wiedziałem już, że okej, szkoła się skończyła, trzeba wchodzić w dorosłe życie. Wiedziałem, że na studia nie chcę iść, no to okej, przyszedł czas na szukanie pracy. Szukając pracy wysłałem CV właściwie do 3, może 5 firm. Głównie to były jakieś stanowiska stażowe. I podlinkowałem kilka projektów. Miałem co prawda taką stronę niby portfolio, natomiast wyglądało to tak biednie, jak na tam w ogóle, jak na dzisiaj, tak? Wtedy to było może wow. W każdym razie chodzi o to, że na rozmowie kwalifikacyjnej nie miałem żadnych dokumentów potwierdzających moje umiejętności, poza tymi projektami, które wykonałem. No i po pierwszej rozmowie rekrutacyjnej zdążyłem właściwie przejść może 500 metrów i dostałem telefon, że hej, wracaj, podpisuj umowę i w ogóle zaczynasz od poniedziałku. No i tym samym mój początek tutaj w Krakowie, no właśnie tak wyglądał, czyli pierwsze, nie wiem, 3, 5, 6 miesięcy było takie, że zarabiałem tyle, żeby pokrywać jakieś swoje rachunki i jeść masło. Gdzie tam masło? Mas mix. O maśle marzyłem, a... Wtedy jeszcze 3 zł kosztowało. Tak, o maśle marzyłem, tylko generalnie większość czasu spędzałem na pewno na rozwoju, na nauce różnych, przede wszystkim tam JavaScriptu, jakiegoś HTML-a, PHP. Czyli jako frontend. Głównie jako frontend, tak. W ogóle dostałem pracę jako... Głównie, podejrzane. Czyli co, robiłeś wszystko, rozumiem. Tak, no bo to była praca w startupie, w sensie ta firma, w której pracuję, była wtedy takim mega startupem. I tak, dostałem stanowisko junior frontend developer. Natomiast początkowo robiłem grafiki na Facebooka, tego typu rzeczy, bo znałem Photoshopa i po prostu byłem jedyną osobą, która ogarnia Photoshopa w firmie, więc robiłem co po prostu należy, trzeba było zrobić. No i stopniowo te obowiązki przechodziły na programowanie, na początku frontend, potem backend, potem w ogóle wiele innych ciekawych rzeczy. W każdym razie najciekawsze było to, że oprócz programowania poznawałem, jak rozwija się biznes, i tak naprawdę to jest chyba taki główny powód, dla którego jestem w tej firmie 7 lat. Czyli razem z moim rozwojem jako programista obserwowałem, jak rośnie firma, a ja pracowałem razem z nią i potem zmieniały się stanowiska i tak dalej. No i tak to mniej więcej wyglądało. A z którym byłeś pracownikiem? Ile osób pracowało obok ciebie? Wiesz co, z tego co pamiętam, to w ogóle wtedy to była bardzo mała firma, opierała się głównie o programy stażowe. Przede wszystkim dlatego, że rozwijaliśmy portal dla studentów, no nie? Więc automatycznie byliśmy blisko studentów, no i zatrudnialiśmy na programy stażowe, gdzie każdy, co ciekawe, to nie były programy stażowe w stylu przynieść, wynieść, pozamiataj, jak to się czasem zdarza, że cały program staży to jest, nie wiem, robienie kawy, dokładnie, ściema. Tutaj faktycznie uczyłeś się, rozwijałeś biznes, no i część osób po prostu po tych stażach zostawała, no i z czasem to wszystko się rozwijało. Natomiast jak ja dołączałem, było bodaj 2 albo 3 takich stałych pracowników, natomiast cała reszta to były głównie stażyści, w sensie cała reszta, tutaj nie mówię o armii, tylko bardziej o 5 osobach. Nie? Jak duża była ta rotacja na stanowisku? Mniej więcej co 3 miesiące trwały programy stażowe, a potem wiadomo, że z każdego stażu tam 1-2 osoby zostawały, no i tak kształtował się zespół. A z ciekawości, jak mówisz o tych programach stażowych, to jak wyglądały umiejętności osób, które dołączały? Czy jakby byłeś zadowolony, byłeś sfrustrowany poziomem wiedzy ludzi, którzy dołączają po studiach? Jak to wyglądało? Wiesz co... Czy różnie? To jest dość ciekawe pytanie. W sensie różnie. Były osoby, które faktycznie prezentowały sobą niesamowity poziom i to bez wątpienia, a były też osoby, które przychodziły na staż i po prostu
no, realizowały swoje obowiązki, ale widać było ewidentnie, że to, co robią tutaj, nie jest tym, czym chcą się zajmować w przyszłości. No i faktycznie, wiesz, no, większość, w ogóle na studiach chyba jest tak, że staże trzeba odbyć, prawda? Szczerze mówiąc, praktyka. Praktyka. A staż może też praktyką. No to tak to mniej więcej wyglądało i u niektórych było to widać, a ci, którzy bardziej się angażowali w firmę, po prostu z nami zostawali. To było ciekawe. Boże. Tak. To co? To może teraz moja kolej. Ja również zaczynałem od stażu. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów i to był staż z rekomendacji, w sensie mój kolega pracował w też małej firmie i po prostu zarekomendował mnie jako osobę, która się nadaje, jako że to była bardzo mała firma, trzyosobowa i było bardzo dużo pracy, dużo zleceń, więc prezes nie miał w ogóle czasu specjalnie, żeby się zajmować rekrutacją, nie mieliśmy żadnego HR-u ani niczego takiego, on po prostu chciał jak najszybciej człowieka, którego można szybko nauczyć czegoś i żeby on tam ogarniał, coś działał. A jako, że tam w oczach tego kolegi miałem reputację osoby, która szybko się uczy, to jeszcze były no, absolutne początki moje, może tam programowałem tak naprawdę od 4 miesięcy, więc tam jeszcze bit i byte, no dla mnie wtedy różnica była dość taka niejasna. Jakie to bajki. Tak, więc no i ogarniałem tylko frontend, JavaScript, tam robiłem pierwsze moduły na Flickr-Campie, a miałem pracować praktycznie z C++em i ogarniać testy automatyczne właśnie do sterowników i tak czyli dalej. Bardzo nakierowana ścieżka na to, co miałeś robić, tak? No, JavaScript. Absolutnie, tak. Po prostu czułem się jak w domu, a tak jak poważnie to nie miałem pojęcia, co się dzieje. Musiałem ogarnąć środowisko w Linuxie, pisać jakieś skrypty w Bashu. No totalna jazda, nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Jakoś sobie radziłeś z tym, nie? No radziłem sobie z pomocą wujka Google, no bo szefowie niespecjalnie mieli czas, żeby mnie tam uczyć. No mogę liczyć tak mniej więcej na 15 minut dziennie pomocy. Stack Overflow Driven Development. Tak, dokładnie i w ten sposób się uczyłem. Jasne. No a jak już po prostu byłem w takim miejscu, że nie byłem w stanie zrobić kompletnie nic, no to wtedy szedłem do szefa, on trochę się krzywo na mnie spojrzał, no bo wiadomo, zajęty człowiek, ale wszystko mi wyjaśnił, ja tam sobie notowałem i ogarniałem dalej, nie? No, to jest bardzo ciekawe, bo brzmi to praktycznie identycznie do tego, co ja przeżyłem. Na drugim roku studiów dołączyłem do firmy, gdzie też było 3 pracowników. Ja razem z moim kolegą byliśmy pracownikami numer 4 i 5. I wyglądało to dokładnie tak samo. To znaczy szefostwo zajmowało się rozwojem firmy, która dopiero powstawała. Powstawały fundamenty tego, co po tych kilku latach miało być firmą, która jest praktycznie liderem na rynku. No i przyszło do firmy 2 studentów, którzy mówią, że chcieliby się nauczyć programowania. No i co? No i po pierwsze trzeba dla nich znaleźć miejsce, po drugie trzeba wymyślić, jak ten ich rozwój właściwie będzie się rozwijał i będzie jakby przebiegał. No i co? No i trzeba było zacząć zarabiać na siebie. Także po pierwsze dużo się działo, było to bardzo nieokreślone. No i człowiek próbował się złapać każdego zadania, które przed nim się pojawiało. Zaczepiłeś jeden temat, który chciałbym rozwinąć, właśnie zarobki. Jak wyglądało u was? Nie mówię, żeby wiecie, no, podawać jasne, kwoty, ale jasne. Jakieś... Ja ogólnie wcześniej pracowałem w IKEA i tam wbrew pozorom zarabiałem całkiem nieźle i zarobki, kiedy przyszedłem na staż, spadły mi o połowę ogólnie, więc nie wiem, że było strasznie stresująco, to jeszcze miałem dużo mniej pieniędzy. Tam zarabiałem poniżej ten najniższy krajowy. Na stażu. A potem wyrównali mi do tej najniższej krajowej i to jeszcze miałem być z tego zadowolony, nie? Spoko. No to praktycznie tak samo wyglądało to u mnie. Na stażu miałem po prostu stażową pensję. Nawet to było chyba z urzędu pracy, czyli dostałem tam 800 zł na dzień dobry. No i tak, no i 800 zł to była kasa, za którą w ogóle funkcjonowałem, więc stąd ten wątek o maśle, a właściwie jego braku. Natomiast potem stopniowo to rosło, ale to nie było tak, że tak jak, nie wiem, teraz słyszę, że jesteś juniorem i nie wiem, dostajesz, nie wiem, 3-4, czasem, nie wiem, ktoś rzuca w ogóle jakieś inne astronomiczne kwoty, a u mnie to było tak, że do takiego poziomu dochodziłem, nie wiem, przez pierwsze kilka dobrych lat, nie? Tak, ale to widać też, jak się porówna zarobki tych, którzy na przykład w firmie już mają określony staż, kontra ci, którzy dopiero przychodzą, bo zawsze to jest tak, że ci, którzy przyszli wcześniej, zostają trochę w tyle, jeśli chodzi o zarobki i tak naprawdę im trzeba kompensować te lata pracy, bo świeżą osobę trzeba głównie, powiedzmy sobie, pensją przekonać, no a osoby, które w firmie mają już jakiś staż, być może nawet nie mają motywacji do tego, żeby prosić o tą podwyżkę, także mogły zostać gdzieś tam na etapie pierwszego roku pracy, drugiego roku pracy, przepracowały jeszcze 3 lata i tak naprawdę nie myślą o żadnej podwyżce, nie? Więc ja bym tutaj powiedział, że bardzo ważne jest to, żeby firma też zauważała takie sytuacje.
Poczekajcie, może się wyłączyło. Małe problemy techniczne. Wydaje mi się, że firmy też powinny być tego świadome, że właśnie ci pracownicy z większym stażem mogą mieć w ogóle problem z tym, żeby gadać o kasie. I fajnie, jakby w firmie był jakiś plan w ogóle rekompensaty tego twojego stażu, tak? Bo co jeśli nie potrafię rozmawiać o podwyżce? No tak. Stawkę sprzed 5 lat. W ogóle z mojej perspektywy to jest w ogóle częsty przykład tego, czy powód zmiany pracy. Zmieniasz pracę po to, żeby przejść na wyższy poziom. To jest często podawane i to najgorsze, że to jest prawda. Tak, że najłatwiej jak podnieść swoje zarobki, zmienić pracę. Tak. Bo wtedy jakby, no wiadomo, jesteś przyzwyczajony do tego, że zarabiasz na przykład te 5 tysięcy, wtedy masz jakby odwagę zapytać nowego pracodawcę na przykład o 7 tysięcy, tak, nie? Tak. Gdzie w tej samej chwili, gdybyś poszedł do swojego aktualnego pracodawcy i powiedział 7 tysięcy, no to byłoby go ciężko przekonać do zarobków, a pewnie nowego pracodawcę niespecjalnie to ruszy i tam łatwo tam to wynegocjujesz, nie? Więc no faktycznie nie ma na to systemu i też właśnie ludzie, którzy mają problemy tam z takimi negocjacjami, z konfliktami, no są na trochę straconej pozycji i to też moim zdaniem jest jeden z powodów, dla których kobiety zarabiają mniej w IT, no bo wiadomo, badania są jakie są, kobiety są bardziej ugodowe statystycznie niż mężczyźni i moim zdaniem to jest jeden z przeważających powodów, dla których te zarobki są niższe. No pewnie tak, ja tutaj jeszcze nie chcę spoilerować tego, o czym będziemy pisać w kolejnym wydaniu Przeprogramowanych, ale wczoraj miałem przed sobą artykuł, który mówił właśnie o tym, ile tracisz, tak naprawdę zostając w firmie jakiś określony czas i okazuje się, że jakby tak... Konkretnych liczb teraz nie pamiętam, ale powiedzmy, gdybyś w momencie, w środku twojego stażu, powiedzmy, że pracujesz w firmie 5 lat i gdybyś za każdym razem w połowie tego stażu decydował się na zmianę pracy, to mógłbyś zyskać jakieś w ogóle astronomiczne kwoty. No i tam konkluzja była taka, że zostając w firmie, budujesz lojalność, podnosisz swój poziom, swój status i tak dalej, ale jeśli chodzi o twoją wartość rynkową, no to prawda jest taka, że inflacja ją masakruje. Tak, to prawda. Nie opłaca się pracować w jednej firmie. Taka jest prawda. Taka jest w sensie, po prostu jeżeli zależy ci tylko na pieniądzach. To znaczy, no są też niektóre firmy mają to uporządkowane, na przykład daleko nie szukać, firma, w której teraz pracuję, ma to jakoś rozwiązane w ten sposób, że i to jest model wielu firm, które możemy spotkać, że są powiedzmy okresowe rozmowy na temat powiedzmy zarobków, czy tam poziomu, czy tam levelu. No i to właśnie sprawia, że te osoby, które nie potrafią rozmawiać o tej podwyżce, też są brane po prostu pod uwagę. I to jest zdrowe. To jest super i to jest potrzebne. I właśnie, żeby nie było, że to skończy jak James Damott z Google'a, po prostu wykluczony społeczeństwo IT. Ja uważam właśnie, że to powinno zostać zaadresowane, że to jest problem, bo to, że ktoś jest mniej konfliktowy albo ugodowy, to nie jest w żadnym przypadku wada. To jest jakaś cecha charakteru, która ma swoje plusy i minusy i ktoś nie powinien być z tego powodu dyskryminowany, ale też nie można uważać, że tak nie jest, bo nigdy się wtedy tego problemu nie rozwiąże. Tak. Jeżeli uważasz, że problemu nie ma, to go nie rozwiążesz. No. Tak, z drugiej strony pracodawcy często narzekają na to, że programiści zmieniają co roku pracę, no ale w perspektywie tego, co właśnie powiedzieliśmy, wcale się nie dziwię, nie? No tak, no jak ktoś po prostu ma kalkulator i tylko to go zajmuje, no to wniosek jest prosty, nie? Często zmienia pracę, może nie tak często, żeby ludzie zaczęli podejrzewać, o co ci chodzi, ale no prawda jest taka, przy chłodnej kalkulacji częste zmiany pracy są korzystne. Jakby no, powiedzmy sobie szczerze, no temat zarobków to jest temat na całkowicie osobny też, tak, można powiedzieć, podcast, bo można by było wziąć wszystkie statystyki, liczby, wziąć pod uwagę staże, długość zatrudnienia i tak naprawdę wyszłoby nam, że wyszłoby nam to, co powiedzieliśmy, czyli po prostu nie opłaca się pracować w jednej firmie, o ile nie masz jakichś skilli negocjacyjnych, albo o ile firma nie ma takiej podwyżki, powiedzmy, systemowej, wbitej w jakieś tam rozliczenia coroczne. I po prostu możesz tracić tak naprawdę, pomimo tego, że pracujesz, że harujesz. Nie? Ale wydaje mi się, że moglibyśmy trochę skręcić z tematu zarobków, bo tak... Jasne. Tak, no jak rozmawiamy w ogóle o zmianie pracy, to no właśnie, ja akurat nie mam zbyt wiele na ten temat do powiedzenia, natomiast wy zmienialiście pracę, no i podzielcie się trochę, jak to wyglądało u was. Ja ogólnie, ile ja już pracuję jako programista, to będzie 3. rok. Przez ten czas zmieniałem pracę raz, więc jak widać, może nie korzystam aż tak bardzo z tego, co wiem. Tracisz. Tak. Jak to wyglądało w moim przypadku? No, w moim przypadku wyglądało to tak, że po prostu ta zmiana pracy była głównie zmotywowana tym, że chciałem zmienić miejsce zamieszkania, więc jakby... Bo poprzednie miejsce pracy mi się podobało. Ja ogólnie lubię pracować w jednym miejscu, bo lubię mieć bliskie relacje z ludźmi, z którymi pracuję. To jest dla mnie bardzo ważne. I jestem w stanie również jakby kompensować ten brak zarobków w ten sposób. No, dla mnie ten team spirit i tak dalej, to, że znam tę swoją drużynę, no to jest dla mnie bardzo ważne. Nie?
No. Tak, no to jest mega ważne. Tutaj jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła na myśl teraz słuchając ciebie, bo tak powiedzieliśmy o tym traceniu na wartości i tak dalej. No wydaje mi się, że często też może być tak, że ty wcale nie musisz zarabiać najwyższych stawek, jeśli chodzi o rynek, ale traktujesz to jako inwestycję, powiedzmy, bo masz takich ludzi koło siebie, który jakby współpracę z którymi traktujesz jako inwestycję, która w dalszej perspektywie bardziej ci się opłaci niż skakanie po firmach. Dokładnie, tak jak mówię, jestem 7 lat w tej firmie i obserwowałem ją od samego początku. To jest doświadczenie, które jest bezcenne. Trudno jest zobaczyć, jakie decyzje trzeba podejmować, z jakimi problemami trzeba się mierzyć i tak dalej, dołączając do firmy, która jest już odrozwinięta i w której realizujesz tylko wycinek jakiegoś tam projektu, nie? No tak, no to jest zasadnicza różnica pomiędzy pracą w startupie, a korporacją. No, nawet jeżeli pracujesz w jakimś tam początkowym projekcie w ramach korporacji, to nadal to jest inna mentalność, to są inne decyzje, to są inne problemy niż w startupie. Znaczy, ja na przykład nie pracowałem nigdy w korporacji, ale wielokrotnie spotkałem się z taką opinią, że to jest najłatwiejsze miejsce do tego, żeby nic nie robić i nie być zauważonym i nie mieć problemu. Jednocześnie w korporacji, jeszcze jednocześnie zajebiście zarabiać. I zajebiście zarabiać. Znaczy, oczywiście jakby... Wszystkim, którzy pracują w korporacjach, trzymajcie się i pozdro, ale nie będziemy ukrywać, no słyszę się takie rzeczy po prostu. Też od osób, które w dużych, znanych polskich korporacjach pracowały, które mają dobrą reputację, no mówiły, że tak naprawdę tam zawsze są 2-3 osoby w zespole, które nie robią absolutnie nic. Znaczy, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest jakby łatwa kalkulacja, tak? Im więcej pięter, miejsca wokół ciebie i ludzi, tym łatwiej te, powiedzmy, jakieś braki, giniesz po prostu w tłumie. Masz firmę, gdzie jest 5 osób, no to jak jedna odstaje, no to masz 20% i od razu wiadomo, tak? Pójdziesz na kawę na trochę dłużej i już są braki, nie? Dokładnie. To widać, nie? Tak. No i też jak firma tam ma na przykład tego dochodu 100 tysięcy, a nie 100 milionów, no to też ludzie bardziej zwracają uwagę. Walczysz o każdy dzień, bo jak jesteś w korporacji, tego hajsu jest jak lodu i jakby czek twoich przełożonych w linii ma tak naprawdę gdzieś, ile tego przychodu jest, bo oni dostają też pensję gdzieś tam pewnie ze Stanów albo skądś tam. Nikt nawet nie wie, do kogo ta firma tak naprawdę należy. To jest inna mentalność niż jakby prezes, założyciel siedzi w biurku obok lub ewentualnie pokój obok, nie? Tak. Plus, no, to fajnie też pokazuje, jak podejście do zarobków i w ogóle do wielkości firmy się zmienia. Fajnie pokazuje coś takiego jak na przykład opcje albo udziały w firmie, na przykład w startupach, tak? Bo jest taka tendencja w szczególnie mniejszych firmach, żeby tymi udziałami w firmie się dzielić z pracownikami. I to jest właśnie jeden z takich skutecznych sposobów do tego, żeby ludziom pokazać, że tak naprawdę to wszystko, co robimy, zależy od nas wszystkich, tak? Bo tak jest tak naprawdę. A w większych firmach to już nie jest tak popularny model, na przykład, żeby dzielić się jakimiś udziałami, powiedzmy akcjami. No, czasami są te plany wykupowania akcji. Plany, nie? Tak, ale jakby, no powiedzmy sobie, na przykład w Dolinie Krzemowej w Stanach startupy i udziały to jest standard dla nowych pracowników. To jest coś takiego, czym tak naprawdę przekonasz każdego, kto... To prawda. Chociaż wczoraj oglądałem film na kanale TechLead, bardzo dobry kanał, zresztą polecam, i on dość pioczył na te udziały. Bo mówił, że zawsze przed momentem wejścia na giełdę są różne dziwne akcje robione, żeby zinflować, żeby obniżyć wartość wszystkich udziałów poza tych, które ma założyciel i ewentualnie jego dobry ziomek, nie? W sensie albo wypuszczają dużo więcej tych udziałów nagle, żeby obniżyć wartość tych, które już były. No tym niemniej, ale faktycznie tak jest. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest tam uczciwy, no to możesz zyskać na tym, że ciężko pracowałeś przez ileś tam lat na to, żeby coś na tą giełdę mogło wejść. I to nawet często widać, jak się na przykład przegląda profile znanych programistów, którzy się chwalą tym, że na przykład byli tam 20-30 pracownikiem Facebooka czy Google'a. I za tym nie idzie tylko to, że oni byli na danym indeksie w tej firmie, na pozycji o danym miejscu, ale też po prostu mieli te udziały i powiedzmy, dorobili się, mówiąc wprost. W odpowiednim momencie dołączyli do firmy. Tak. Okej, czyli wybór pomiędzy startupem, korporacją albo, nie wiem, może jest jakaś software house, to jest chyba jeszcze... To już jest inny typ. Czyli jakbyśmy powiedzieli trochę, nie wiem, właśnie o różnicach. No, korporację mniej więcej przedstawiliśmy. O jednej rzeczy wydaje mi się nie powiedzieliśmy. Korporacja w porównaniu do startupu może być o tyle dobra, że narzędzia, które możesz zyskać albo znaleźć wokół siebie... są po prostu większe czasami. Jest więcej kasy, masz więcej możliwości do pracy nad projektem, do zaproszenia ludzi do projektu, do tego, żeby znaleźć sobie jakieś środowisko pracy. Wszystko się dzieje chyba w większej skali, nie? W większej skali się po prostu dzieje i wydaje mi się, że ta właśnie liczba narzędzi to jest coś takiego, co jednak trochę przeważa na korzyść być może korporacji. Jasne. Ale są też minusy, o których już powiedziałem. Jeżeli jest tam korporacja oparta o software typowo, no dajmy przykład Allegro chociaż polskiego. No to wiadomo,
tam te 300 mikroserwisów, czy oni tam mają, no to jest nieporównywalnie więcej niż jakaś tam mała aplikacja w startupie, nie? No przecież to jest taka różnica tysięcy, no tak, czy tam milionów linii kodu, no że naprawdę pracuje się inaczej, nie? No myślę, że w takim projekcie lepiej się nauczyć Gita na przykład, jakichś tam zasad współpracy, niż w startupie, gdzie tam pracujesz sam nad kodem albo ewentualnie z dwoma ziomkami, nie? Tak, no ale tutaj powiedzmy zależy, jaki etap twojej kariery jest, zależy, czego tak naprawdę potrzebujesz i tak naprawdę, no sorry, to zależy tak naprawdę, no nie? Dla początkowych pracowników te warunki, o których my mówiliśmy, to znaczy mała firma, mała liczba pracowników, one są mega, jestem mega zadowolony z tego, gdzie pracowałem przez pierwsze półtora roku, pomimo tego, że potem tą pracę zmieniłem na coś większego, ale tak naprawdę to, ile mi to dało, to ile się tam nauczyłem, no to prawdopodobnie żadna korporacja na początku by mi tego nie pokazała. Tak, no ale z drugiej strony jest dużo korporacji, które zasysają studentów zaraz po studiach i po prostu wciągają ich w duże projekty, nie? Więc... No, zresztą no tak, i jak ktoś już tam, wiesz, dostanie na wejście piątkę czy szóstkę, no to już raczej będzie tylko oczekiwał więcej, nie? A raczej żaden startup mu tam tego nie zapłaci, no bo umówmy się, w tych startupach zarabia się co najwyżej średnią rynkową, nie? Tak. No, nie oczekiwałbym tego, żeby pracując w startupie gdzieś zarabiał powyżej średniej. No tak. To się raczej nie dzieje, po prostu. Tak. Bo tych pieniędzy nie ma. No i tyle, nie? Więc to jakby jest ta cena, no ale ilość doświadczenia, które nabierasz, no i też takiego nie tylko programistycznego, to jest właśnie ważne, bo w startupie robisz różne dziwne rzeczy, nie? No niby jesteś tym front-end developerem, ale właśnie na to trzeba się niż pościg tak na Facebooku. Tak naprawdę to nie jesteś, tak naprawdę jesteś wszystkim. No jesteś tam na przykład Marcin Siorkowski czy Przemek Smyrdek tak naprawdę i tam umiesz różne rzeczy, tak. I oni znajdą każdy możliwy sposób, żebyś cię wycisnął, co tam masz, nie? Tak, ale wiesz, to jest w ogóle na swój sposób niesamowite, bo w ogóle wachlarz kompetencji, który mam teraz po tych 7 latach, jest tak niesamowity, że w ogóle czasem mam taką wizję, że jakbym miał teraz, nie wiem, został posadzony i okej, załóż firmę, rozwiń firmę w ogóle taką internetową, to jestem w stanie postawić każdy proces, który gdzieś tam funkcjonuje, bo w większości z nich albo brałem udział w ich tworzeniu, albo byłem świadkiem, jak powstawały, nie? I po prostu wiem na ich temat bardzo, bardzo dużo. No i przede wszystkim to też jest ważne, no byłeś świadkiem wielu porażek, nie? O, to tak. Bo to jest chyba najważniejsze w byciu przedsiębiorcą, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby po prostu się nie udawało, no. Bo często ludzie, to co działa, to na ogół ktoś ci już posta na medium o tym napisze, no, się pochwali, ale kurwa jestem zajebisty, zrobiłem to i siamto, nie? Tak. No tylko nie dowiesz się od tego gościa, na przykład co nie działa, albo co zrobił 30 razy wcześniej, gdzie tam, wiesz, prawie w piwnicy siedział i leżał po prostu i płakał, no bo był na skraju upadku, nie? A w korporacji, no nie doznasz tego, nie? Bo tam jest 8:16 i tyle, nie? Aczkolwiek też, jak rozmawiałem z kilkoma osobami z Google, to z kolei mówili, że jest ogromne ciśnienie na wiesz, realizowanie wyników i na jest ta perspektywa tego, że okej, tutaj w startupie możesz po prostu zbankrutować i gasimy światła, a tam po prostu nie dowiedziesz wyników, jeden kwartał program naprawczy, drugi kwartał wylatujesz, nie? Czy tam miesiąc. No tak, tylko to jest taka sztuczna odpowiedzialność. Tak, to jest sztuczna. Tworzymy sobie wyzwanie, którego tak naprawdę nie ma, nie? W sensie, no, bo jakby tego wyzwania nie było, no to tak naprawdę ta firma by specjalnie tego różnicy nie poczuła, nie? Wydaje mi się, że to są mechanizmy, które zarządzają po prostu grubą strukturą, muszą nie? Być cele, nie? Jak nie ma celów, no to nic tam nie dowiedziesz, nie? No i wydaje mi się, że mentalność cały czas jest inna, nie? Bo tak człowiek podświadomie wie, czy coś jest prawdziwym celem i czy to jest naprawdę ważne. Czy tak sobie postanowiliśmy, że to jest ważne, nie? No tak, aczkolwiek gdyby takie korporacje nie miały nawet powiedzmy jakichś takich pobieżnych planów, jeśli chodzi o innowacje i tak dalej, to dla nich też by było, tak, ale dla firm też by to było duże ryzyko po prostu, więc nawet jeśli to jest trochę sztuczne, to oni muszą sobie dać miejsce na to, żeby co jakiś czas jakiś fajny pomysł wystrzelił, wokół tego można było zbudować zespół, nawet 2 zespoły albo 3 zespoły i kto wie, być może po prostu pracujemy nad kolejnym Gmailem, nie? Ale w skali takiego Google'a to do Gmaila prawdopodobnie 100 projektów upadnie, czy tam 200 i ktoś w końcu przyjdzie i powie, że nie wiem, Google Drive'a wymyślimy na przykład, tak? I będziemy sobie to klepać na boku. Zresztą jest mnóstwo historii projektów w Google, które powstawały jako typowe side projecty. Tak. Gmail był odpowiedzią na to, że na skrzynce pocztowej można było przetrzymywać małe ilości danych, małe ilości maili. No i jak Gmail wchodził, to po pierwsze była to z jednej strony trochę zabawka, bo zastosowano tam technologię,
których tak naprawdę wcześniej nie widziano w takich większych aplikacjach typu chociażby Ajax, no ale też było to, powiedzmy, była ta wartość, czyli na przykład ilość miejsca, które oferuje ci Gmail, jeśli chodzi o przetrzymywanie maili, ale zaczął się jako typowy pet project, także. I to jest właśnie fajne w dużych firmach, tak, że przestrzeń na coś takiego może być faktycznie, tak, a w startupie może niekoniecznie. No. A jak wybieraliście swoją firmę, w sensie pracę, gdzie pracowaliście? U mnie to był przypadek, nie? No, w sensie akurat miałem takiego kolegę, który pracował w takim miejscu i coś takiego mi zaoferował, jako że ja po prostu jak najszybciej chciałem się uczyć i zdobywać doświadczenie. Niespecjalnie mi to obchodziło, skąd to doświadczenie będę nabierał, bo akurat sterowniki i takie mega low-levelowe rzeczy są dość daleko na mojej liście zainteresowań. Ja jestem człowiekiem takim średnio motoryzacyjnym i jakby no nie jadam je to kompletnie, a pracowałem z ludźmi, którym jak mówiłem, że chcę budować interfejsy stron internetowych, patrzyli skąd on się urwał, nie? W sensie dla nich to była jedna z najnudniejszych rzeczy w ogóle, jakie można robić na świecie, nie? Po prostu, ale to też był ten plus, że dzięki temu tam powoli tam tego Reacta, JavaScripta, którego sobie pykałem na boku w weekendy, wpychałem i tam po 2 latach jakaś tam apka mobilna w React PWA powstała, nie? Więc tam spoko. No, więc na wszystkim można skorzystać i moim zdaniem na początku no, nie warto wybrzydzać, nie? Tak, wydaje mi się, że najważniejsze było na przykład w moim przypadku to, zresztą widzę to też u innych, że ważne jest to, żebyś jak najszybciej wskoczył w to całe środowisko i zaczął otaczać się w ogóle programowaniem. Czyli to, co na początku programujesz, generalnie nie ma większego sensu, bo programujesz, bo się uczysz, bo rozwiązujesz problemy i tak dalej, i tak dalej. Sensu i znaczenia, powiedzmy. Nawet znaczenia może nie mieć, a i tak to jest wartościowe dla ciebie. Tak, dokładnie. To u mnie trwa nadal, natomiast te pierwsze lata były bardzo intensywne pod kątem nauki, nie? Dla mnie też, no cały czas trzeba było się... Ja mam powiem ciekawostkę a propos intensywnych lat nauki, bo moje studia rozpocząłem z jakimś takim dziwnym podejściem, dziwnym z tej perspektywy dzisiejszej, to znaczy muszę dużo pracować i dużo się uczyć i nie interesować się tym, jakie firmy przychodzą na studia i oferują pracę. To znaczy mój plan był taki, żeby skończyć studia, dużo się uczyć i po studiach znaleźć pracę, no bo przecież taki jest przepis na pracownika i taka jest ścieżka, którą powinniśmy podążać. I tak naprawdę tylko to, że kolega namówił mnie na jedną z prezentacji na kole informatycznym sprawiło, że po pierwsze poszedłem na staż, po drugie przeszedłem ze studiów dziennych na zaoczne i po trzecie całkowicie inaczej patrzyłem na te okazje, które się wokół mnie pojawiają. A na początku moje podejście było takie, że projektów zrobię kilka razy więcej niż inni, książek przeczytam kilka razy więcej niż inni, a praca? Nie, no panie, no ja jestem w środku studiów, ja nie pójdę do pracy, będę czekał na to. Właśnie, u mnie na roku było też, no tak się wszyscy mieli takie podejście. No ja trochę się śmiałem pod nosem z tego. To jest powiedzmy standardowe. Większość ludzi ma takie założenie, że się skupiam na studiach, studia są ważne, muszę mieć dobre oceny i tam muszę mieć świadectwo z paskiem, czy cokolwiek to znaczy. No tym niemniej, że się skupiam na studiach, a praca to tam kiedyś przyjdzie, bo to jest tam takie... I ja zresztą sobie się nie wyrobię, no bo jak mam trójki dostawać na studiach, pracując jednocześnie. No ja ogólnie miałem właśnie takie podejście, że wolę dostawać te trójkę, po prostu zaliczać studia. No ewentualnie jak się trafiło coś tam z tego JavaScriptu, w którym byłem dobry, a trafiało się tego mało, no bo wiadomo, w środowisku akademickim to raczej jest język beki, a nie język, który się cokolwiek robi. Taka frazia. No niestety, nie? Więc jakbym polegał na tym, co mnie nauczyli na tych studiach, to daleko bym coś czuję nie zajechał obecnie, albo na pewno nie w tym kierunku, w którym jestem i który mi się podoba. No i teraz pytanie, Przemek, czy ty też jakby już z biegiem czasu masz takie spojrzenie, czy raczej zakładasz, że przykładanie się do tych studiów jest spoko i że to jakby w dobre miejsce cię zaprowadzi? Znaczy, ja powiem tak, ja na szczęście trafiłem na wykładowców, którzy byli stosunkowo młodzi i przede wszystkim około połowy etatu spędzali w pracy i na realnym etacie programisty. Praktycy, tak? Także nawet jeśli mieliśmy zajęcia czy tam ćwiczenia teoretyczne, to wszystko gdzieś w dłuższej perspektywie miało się skończyć pracą, zaproszeniem do firmy, tym, żebyś mógł realizować projekty, które w tej firmie się zaraz pojawią. No i ja powiem tak, po czasie wydaje mi się, że do niektórych tematów mógłbym się przyłożyć bardziej, typu na przykład algorytmy, struktury danych, grafy i tak dalej, bo widzę, że to są tematy, na których tak naprawdę powstają firmy. Mamy firmy, chociażby, nie wiem, Neo4j, czyli grafową bazę danych, która skupia się, to jest czyste computer science, to jest praca na grafach, to jest informatyka, tak? Tam nie ma dużo marketingu, tam jest dobra baza danych. Mamy dużo produktów, które powstają ściśle na wiedzy informatycznej. No, także wydaje mi się, że patrząc na początki swojej przygody ze studiami,
mógłbym do tych podstaw przyłożyć się trochę bardziej, aczkolwiek największy rozwój dla mnie to były zawsze projekty i wykorzystywanie, taki banał, ale wykorzystywanie teorii w praktyce. No nie było lepszej nauki dla mnie niż to, żeby otwierać nowe repozytoria na GitHubie, robić jakieś szkice pierwszych projektów, nawet jak to się sypało i nie działało poprawnie, ale tak naprawdę z tego się najwięcej uczyłem. No i tak płynnie to przeszło w staż, płynnie potem była praca inżynierska, bo najpierw był staż, potem była praca inżynierska. I tak naprawdę do dzisiaj głównie rozwijam się dzięki projektom, dzięki jakimś szkicom, pet projektom, które robię na boku. Jasne. To ja dorzucę od siebie 3 grosze, bo jak wiecie, nie byłem na studiach ani jednego dnia. Jak ty dajesz radę w ogóle? No i właśnie kwestia jest taka, że przez te 7 lat ani razu nie doświadczyłem tego, że na tych studiach nie byłem. Nie pójście na studia to było zaoszczędzenie 5 lat życia. Teraz mam tam 27-28 lat. No i doświadczenie, które posiadam, jest nieporównywalne do tych osób, które powiedzmy zaczęły swoją karierę w wieku 25-26 lat. W większości przypadków, bo jasne, zdarzają się osoby, które no właśnie, jedyne z mojego punktu widzenia sensowne wykorzystanie studiów to jest jak studiujesz, jednocześnie pracujesz, realizujesz jakieś projekty i tak dalej. Jasne, nie na pełny etat i tak dalej, ale chodzi o to, żeby w czasie studiów angażować się w pracę. To jest moim zdaniem idealne połączenie i w ogóle do tego zachęcam wszystkich, którzy, czy to znajomych, czy osoby, z którymi mam do czynienia, które aktualnie studiują, czyli okej, jeżeli musisz już te praktyki wykonać i tak dalej, to nie wykonuj ich po to, żeby odczekować to, co masz do zrobienia, tylko faktycznie zaangażuj się w firmę, w której, kto wie, może nawet zdobędziesz przyszłą pracę, nie? Jeśli chodzi o to właśnie godzenie pracy ze studiami, to ja miałem taką sytuację, że przez długi czas na drugim roku wydawało mi się, że się uda i wydawało mi się, że jak jest tylko jakaś luka w zajęciach, to mogę sobie zawsze pojechać do biura i popracować, ale tak naprawdę okazało się, że to nie ma sensu i jakby ta decyzja o przejściu na studia zaoczne na 5 semestrze była praktycznie tym, co przyniosło mi najwięcej korzyści w trakcie studiów. Nie przykładanie się szczególne do jakiegoś przedmiotu, nie jakieś kontakty powiedzmy z jakimś wykładowcą, tylko właśnie to, żeby przejść na studia zaoczne. Tutaj mała dygresja, na których wykładowcy całkowicie inaczej traktują studentów niż studentów studiów dziennych, bo tutaj mamy już osoby, które faktycznie pracują, mają doświadczenie, są czasami bardziej dorośli i dojrzali, jeśli chodzi o studentów studiów dziennych i tak naprawdę mi się to bardzo opłacało i wracam do tego, od czego zacząłem. Próbowałem to godzić, te dwa światy, ale tak naprawdę w momencie, jak postawiłem na całego na pracę, no to się okazało, że to jest ta jedyna ścieżka tak naprawdę. Okej, okay, no to jest, no tak. Czyli temat początków myślę, że mamy rozwalony. Tak, też mi się tak wydaje. Zdłuż mi wszerz. To co możemy powiedzieć? Jak jest teraz? Jak to wygląda? Tak, jak jest teraz? No właśnie, w którym miejscu jesteśmy teraz? No i zaraz sobie powiemy, gdzie chcielibyśmy być albo dokąd zmierzamy. Natomiast teraz. Teraz siedzimy w pokoju i nagrywamy podcast. No tak, tak. Chłopaki patrzą na mnie, także mogę dwa słowa na początek powiedzieć. Ja akurat postanowiłem, że będę się specjalizował. To znaczy tak, mam dwie ścieżki. Jedna jest formalna na LinkedInie i nazywa się Frontend Development. I mam drugą ścieżkę nieformalną i tam są wszystkie aktywności typu blogi, podcasty, prezentacje, startupy, aktywności i wszystko tego typu. Także jak chodzi o moją ścieżkę zawodową, to postawiłem na frontend. Widzę, że postawienie na konkretną specjalizację przyniosło mi bardzo dużo korzyści. Też jeśli chodzi o, jakąś markę w środowisku, która wydaje mi się powoli rośnie. No i tyle. I tak naprawdę jest to miejsce, z którego tak naprawdę jeszcze nie zamierzam wyskakiwać, bo ciągle ten frontend, czyli ta moja specjalizacja jest czymś, co odkrywam na nowo. Okej, okay, teraz pracujesz, pracujesz w firmie, która jest już taką małą korporacją może. Korporacją może za dużo powiedziane. Tak, jestem w firmie, która jest na takim etapie powiedzmy transformacji. Firma ma około 7 czy 8 lat. Jest już po kilku rundach finansowania. Jest to firma, która rozwija własny produkt. I z tego, co powiedzmy widać z boku, przechodziła różne etapy, o których już tutaj wcześniej mówiliśmy. To znaczy był etap, gdzie było kilku pracowników w małym mieszkaniu. Teraz jest etap, gdzie jest ponad 200 osób, czyli powiedzmy taka mini korporacja, chociaż nikomu to nie przechodzi przez gardło. No ale rośniemy, tak? Nie, to w każdej korporacji nie przechodzi. My nie jesteśmy korporacją, nie? No i 2000 pracowników. Tak. Nie słuchajcie tego.
Okej, okay, Marcin, no to twoja kolej, nie? Ty właściwie powiesz trochę tego, co ja, bo nie wiem, czy wiecie, ale z Marcinem od ponad pół roku pracujemy wspólnie ramię z ramię właśnie. Tak, to prawda, to prawda. No i co, to jako że pracujemy w startupie, no to oficjalnie jestem full stack developerem, tak. A nieoficjalnie jestem full stack wszystkim. No i bardzo mi się to podoba, bo ogólnie myślę o sobie jako o przedsiębiorcy i wydaje mi się, że w firmie również się myśli o mnie jak o przedsiębiorcy. Dokładnie. Więc to jakby jest dla mnie mega wartość i zgadzam się na przykład z Przemkiem. W sensie, jeżeli chcesz dobrze zarabiać, jeżeli chcesz mieć dobrą markę w branży, to zdecydowanie lepiej mówić, że jestem frontend developer, na przykład tam czepię kod w tym Angularze czy Reakcie. I ewentualnie coś tam faktycznie po boku robić. Ale jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, no to moim zdaniem praca w startupie przyniesie ci dużo więcej wartości. Tak. Tak, no bez wątpienia. I ja doświadczam tego praktycznie każdego dnia. Zresztą wiele osób z mojego takiego otoczenia mówi, że stary, przecież ty właściwie jesteś przedsiębiorcą, zresztą ty mi to kiedyś powiedziałeś nawet, nie? Że tak. Adam, ty już nie jesteś programistą, tak? Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę, nie? Natomiast mi osobiście jest to jeszcze ciężko zaakceptować, chociaż pewnie to wynika z faktu, że po prostu bardzo lubię kodować i nie wiem, jeżeli kiedyś faktycznie przyjdzie mi posiadać własną firmę, to raz posiadam ogromne doświadczenie do tego, żeby to zrobić, a dwa, posiadam też umiejętności do tego, żeby to zrobić, czyli nie wiem, przykładowo jak teraz rozwijam Overman, czy teraz z wami przeprogramowanych, to właściwie, kurde, zrobiliśmy pierwsze wydanie, postawiliśmy stronę, grafiki, jakieś, nie wiem, marketingi i tak dalej, wydając właściwie 0 zł, nie? No tak, no póki co tam tak. Jakieś subskrypcje CMS-a, nie? Tak. No to są nasze jedyne wydatki. Grafików tutaj dwóch siedzi koło mnie. Ja tam coś zakodowałem w tym Gatsby, to jest z pomocą chłopaków i leci temat, nie? I prawda jest taka, no, że tak samo się rozkręca każdy inny biznes. Tak, nie? A na przykład jak mam perspektywę osób, które właśnie nie programują, czy albo wyłącznie programują, to one nie mają pojęcia i na przykład nie wiem, że okej, jestem programistą, potrafię zakodować stronę, ale nie potrafię zrobić grafiki, bo nie znam Photoshopa i tak dalej, i już wiecie, zrobienie prostej grafiki na Facebooka to często jest kilkaset złotych, nie? No. A takich grafik trzeba zrobić to. No, czy tam jakieś posty na Facebooku, czy wideo i tak dalej, no to jakby są skilleru, już się spodziewałem, że musisz się w tym specjalizować, nie? Tak. To jest ta jedna rzecz, którą ty robisz, nie? Tak. No a prawda jest taka, żeby być przedsiębiorcą, to musisz robić kilka rzeczy, i tak. Robić się ponad przeciętnie dobrze, taka jest prawda, nie? Szczególnie tak jak mówię, na tym początkowym etapie. Ja w Overment rozwijam od 2,5 roku. I tak jak mówisz, poza subskrypcjami jakichś narzędzi typu Slice, jakieś tam hostingi i tak dalej, nie wydaje, sprzęt, mikrofon, statywy. Natomiast nie wydaje żadnych pieniędzy, które wydałbym, gdybym właśnie nie posiadał tych wszystkich umiejętności, które nabyłem w pracy. Nie? Aczkolwiek powiedzmy sobie też, że wydawanie albo nie wydawanie pieniędzy to też nie do końca jest jakby jednoznaczna sprawa, bo na przykład jak masz już te umiejętności i wiesz, że to jest inwestycja, jasne. To ty świadomie te pieniądze wydasz, tak? Tak, chodzi mi o ten początkowy etap rozwoju biznesu, tak, w momencie, gdy jeszcze nie pojawiają się pieniądze, które, no bo umówmy się, to nie jest tak, że tak jak otwierasz sklep i wykładasz dużą kasę, ale pierwszego dnia już masz jakiś przychód, tylko rozwijając na przykład produkt internetowy, musisz zapierdzielać przez kilkanaście miesięcy, żeby pozyskać pierwszych klientów, nie? Ale ogólnie to jest tylko ważne dla osób, bo w ogóle mam otwarty umysł i myślę jak ktoś inny niż ja, co że poszło o klaski, bo niektórych osób może to kompletnie interesować, tak. bo znam wielu programistów, nawet chyba jest ich dużo więcej niż takich jak my, którzy po prostu chcą pisać kodzik w Javie, nie? No chcą, żeby kodzik był fajny, żeby projekt był duży. Tutaj mówimy o tej ścieżce przedsiębiorcy, nie? Tak, tak. No, ale wydaje mi się, że więcej programistów myśli o sobie jako o programistach, wyrobnikach i tak dalej. I wtedy wtedy startupu nie polecam. W sensie, no to jest chyba najgorsze miejsce, w jakie możesz trafić, bo się zajedziesz człowieku, nie? Tak. Jak myślisz o sobie jako programiście, to wydaje mi się, że Software House jest takim najlepszym miejscem, które możesz udać. Bo to wydaje, ja nigdy w Software House nie pracowałem. Ale wydaje mi się, że to jest takie miejsce, no, które siłą rzeczy najbardziej musi dbać o jakość kodu, o dobre praktyki i tak dalej, no bo jeżeli utrzymujesz się z masowego pisania projektów,
bo to siłą rzeczy tych bugów powinno być jak najmniej i to powinno iść sprawnie, szybko, powinien być ten agile jak należy i powinno, no powinno to wyglądać, wydaje mi się, tak książkowo, nie? Tak, plus jest kwestia taka, że pracujesz z armią programistów, którzy, od których niesamowicie się uczysz i to jest ogromna wartość. Są ludzie, którzy są 15-20 lat programistami, dokładnie, nie? Plus najczęściej software house'y zakładają programiści, nie? Tak, to jest w ogóle. Tak. No jak właśnie słucham podcastów takich jak tam Biznes w IT, Piotra Budzkiego i tak dalej, no to do takich właśnie wniosków doszedłem. No mimo, że w Software House nigdy pracowałem, to gdybym myślał o sobie jako o programiście, to w takie miejsce bym poszedł, nie? Jak właśnie JLabs czy jakieś inne tego typu miejsce. U nas bez kryptoreklamy sytuacja wygląda dość podobnie i dość fajnie dla takich osób, które mają takie zacięcie przedsiębiorcy, bo u nas jest taki model, że każdy zespół to jest powiedzmy taka mikrofirma. Nie jest to wprost zdefiniowane, ale firma ma być samowystarczalna, ten zespół ma być samowystarczalny. Także na przykład takie aktywności jak, nie wiem, Google Analytics, to dla programistów u nas to nie jest coś, czego masz nie dotykać, tylko to jest coś, w czym się masz po pierwsze rozwijać, masz po prostu wiedzieć, o co chodzi, masz rozumieć, co to jest konwersja na przykład, masz rozumieć, jak działają eventy na Google Analytics, masz metryki, które obserwujesz i tak naprawdę to jest taki model, który w firmach produktowych powoli zaczyna być standardem. Także ja bym powiedział, że jeśli nie jesteś w takim miejscu, no to jednak zastanowiłbym się, bo są firmy, które są software house'ami, możesz być programistą plus liźniesz jeszcze tej przedsiębiorczości i jasne, to jest właśnie świetny model. Tak. To co dalej? Znaczy na zasadzie powiedzieliśmy, co jest teraz i co tam nas interesuje w przyszłości, tak w zasadzie jedno z drugim się połączyło. Może Przemek tak jakby, no bo my z Adamem tak trochę powiedzieliśmy wprost, że tam myślimy raczej o tym, żeby mieć tą swoją firmę albo właśnie, żeby w jakiejś tam firmę współtworzyć. No. Tak, właściwie to jest w ogóle też ciekawe, bo ja dołączając do tej firmy te 7 lat temu, już wtedy wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą i pomyślałem, że zamiast zaczynać wszystko sam, właściwie wtedy nie było możliwe, bo ani nie miałem tych skilli, które mam teraz, ani nie miałem funduszy do tego, żeby zacząć, pomyślałem, że po prostu dołączę do kogoś i to w ogóle był moim zdaniem świetny strzał. No. Świetny strzał. Miałem jeszcze jeden temat, który moglibyśmy poruszyć, ale chłopaki tak zaczęli o tym, co u mnie w przyszłości, by byli bardzo zainteresowani, także co u mnie? Ja też nie ukrywam, że moim celem, powiedzmy, ostatecznym jest wyjście na swoje, tylko dochodzę do tego trochę inaczej. Ja to widzę, jakbym miał przed sobą dwie ścieżki, to znaczy pierwsza ścieżka jest taka na ryzyku, którą podążał Adam. To jest ścieżka, gdzie bardzo wcześnie dołączasz do firmy, która jest na wczesnym etapie rozwoju, rozbijasz się z tą firmą o rozmaite problemy, uczysz się, ale tak naprawdę zyskujesz mega skilla, ale też trochę ryzykujesz. Tak. Bardzo dużo ryzykujesz w niektórych momentach. No jest też druga ścieżka, taka, którą ja sobie wymyśliłem, to znaczy to jest ścieżka regularnego etatu, ale etatu takiego, który musi cię nauczyć tego, jak wygląda prowadzenie firmy i praca w firmach i w startupach. Także ja na przykład nie wyobrażam sobie dołączenia do korporacji, gdzie klient jest gdzieś tam 100 milionów kilometrów ode mnie, ja nie mam pojęcia tak naprawdę, jak wygląda wdrożenie produktu. I dopóki będę w takim miejscu, które jednak uczy mnie czegoś o prowadzeniu firmy, tak jak na przykład teraz, to będzie mnie to satysfakcjonowało. Ale w dłuższej perspektywie, czy na przykład przez te inicjatywy, które robię po pracy, na pewno dążę do tego, żeby w pewnym momencie postawić w 100% na swoje. I to jest, są różne powody, ale jeden z takich najważniejszych powodów dla mnie to jest to, żeby po prostu robić jedną rzecz, a dobrze. To znaczy, żeby wiecznie nie skakać pomiędzy etatem a działalnościami na boku, pisać postów do drugiej w nocy i tak dalej, ale postawić na jedną rzecz, robić ją dobrze i mam nadzieję, że w pewnym momencie się to spełni. Jasne, to tutaj wpadło mi do głowy coś, to stawianie na rzeczy i w ogóle podejmowanie ryzyka. Muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni tych 7 lat realizowałem tyle różnych projektów i pomysłów, które finalnie nie wypaliły, że to jest po prostu, albo najciekawsze były momenty, w których wpadaliśmy na jakiś pomysł i realizowaliśmy go i porzucaliśmy po jakimś czasie, bo okazało się, że to generalnie nie ma sensu. Po czym mijał, nie wiem, rok i okazało się, że pojawiła się jakaś firma, która w oparciu o ten pomysł budowała wielki biznes, nie? Także to jest w ogóle też bardzo ciekawe doświadczenie, że pomysł to nie wszystko. Samo wykonanie to jest listę. Złoty 23 plus VAT. Dokładnie. Tak, to jest bardzo fajnie wytłumaczone w książce Everything You Want Dereka Siversa.
on tak fajnie tłumaczy, że tam pomysł to jest tam od 1 do 5 punktów, a wykonanie to są tam mnożniki na poziomie do 1000 nawet, nie? To jest więc... prawda. To jest dlatego bardzo mnie śmieszy to, jak czasem ktoś mówi, że mam pomysł, ale nie ale podzielę się, bo mi ukradniesz, tak, nie? Tak, beka z tego masakru. Albo jest na przykład jeszcze drugie podejście, które ja też słyszałem, to znaczy mam pomysł, ale nie interesuje mnie realizacja, bo ja ten problem już rozwiązałem u siebie w głowie. A, okej. Okay. No, zajebiście. Też jest takie podejście i no, dla mnie jest to trochę dziwne. A ale... mapa to nie jest rzeczywistość, nie? I jak jakby ktoś tego nie rozumie, to będzie miał problem w życiu. Ja miałem fajny dowód na to, jak to wygląda na studiach, bo właśnie brałem udział w Microsoftowych Imagine Cupach, konkursach dla startupów, i tam było mnóstwo studentów, którzy mieli świetne pomysły, tylko tak, nikt nie mógł się tym zająć na pełny etat, bo nie miał kasy. Jasne. Nikt nie miał zespołu, na który może w 100% postawić, nikt nie miał wokół siebie eksperta, który da jakiś knowledge, jakiś tak. Po prostu know-how, ale każdy miał zajebiste pomysły. I po prostu no, dla mnie jest naprawdę mega ciężko po takich latach i doświadczeniach dyskutować z kimś, że w samym pomyśle jest wartość i po prostu nie fajnie. Nie ma żadnej, nie? I nawet tak. Jak masz te trzy rzeczy, o których powiedziałeś, które są ważne, to i tak to jesteś pierwsze może... Pierwsze trzy. Tak, nie? No i tak to jest może 10% tego, tak, czy ci uda, czy tak. Nie. Tak nie zmienia to faktu, że jak pojawia się jakiś ciekawy pomysł i myślimy sobie, o kurde, to warto go zrealizować, to trzeba go zrealizować. Tak, no, trzeba sprawdzić, tak. Nie? No ale prawda tak. Jest, że każdy pomysł jest zajebisty, tak. Dopóki o nim gadasz. Tak. A dzisiaj po tym pomysłu okazuje się chujowe, jak przestajesz gadać, tylko to implementować. No. Tak, a zresztą jak powstali przeprogramowani, właściwie było dokładnie tak, że a dobra, to pomysł. Tutaj umówiliśmy się na piwo, pogadaliśmy i miesiąc później człowiek pisze i mówi, ej, bo... Trzeba się brać. Coś, trzeba się brać, nie? I ciekawe było też to, że od pomysłu do realizacji... Właściwie do rozpoczęcia realizacji minęło kilka godzin, a do puszczenia pierwszej edycji minął miesiąc. No dobra, ale czemu tak było? W sensie, no bo cały czas się pingowaliśmy, panowie, musimy tak. Sprawdzić, co ma w ogóle sens. Tak. Bo to, że nam się to wydaje fajnie na papierze, to wcale się może nie okaże, że to dla innych takie jest. Nie? Na szczęście póki co zapowiada się, że ktoś tam chce tego słuchać, oglądać, czytać. Jak ty, drogi słuchacz. Tak, już na tym etapie i tak nikt nie słucha, także... Wszystkie dobijemy absolutne rekordy, jeżeli chodzi o długość, ale to jest fajne. No i co? Więc no ważne jest to, żeby te pomysły jak najszybciej sprawdzać i jak masz jakiś tam pomysł, to spokojnie możesz koledze przywódcy o nim powiedzieć, nic się nie stanie, bo najprawdopodobniej nawet jakbyś wrzucił na po prostu wykop i Facebooka ten swój pomysł, to nic się z nim nie stanie, bo najprawdopodobniej nie da się go zaimplementować, no niestety. Tak, ale dlaczego do tego nawiązałem, to fakt, że nie wiem jakby wy panowie, ale... Kurde, sam fakt, że nagrywamy teraz podcast, to jest prawdopodobnie coś, czego w ogóle bym nie zrobił, gdyby nie fakt, że wpadliśmy miesiąc temu na jakiś pomysł, nie? Tak. Plus, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w takiej branży, która bardzo skraca drogę od pomysłu do realizacji, tak? I jednak to programowanie to jest coś, czego branże takie powiedzmy nieinternetowe i materialne nie zawsze tak. Dają, bo wyobraźmy sobie, że jest jakiś ekspert od metalurgii, sorry, będę tutaj Januszem od metalurgii, nie? Ale ktoś sobie wymyśla jakiś, nie wiem, nowy stop albo nową na przykład substancję, coś takiego, tak? I no pomyślmy sobie, jakie są koszty tego, żeby w ogóle to opracować, zbadać, przeprowadzić jakieś eksperymenty, wdrożyć na rynek. No, tak. Prawda jest taka, że są trzy dźwignie biznesowe. Jest albo kapitał, taka, do której tam są ludzie przyzwyczajeni od dawna, no bo jak masz hajs, no to wiadomo, możesz robić rzeczy, albo masz dużo rok do pracy i co jakby też bardzo często się wiąże z kapitałem, no albo od tam właśnie 30-30 lat jest ten kod, który pozwala że tam 10 osób robi z powietrza, ścieknie Facebooka tak. I nagle z tego tam wylatuje kilka miliardów dolarów, nie? Ale nawet rozmawialiśmy kilka dni temu o przypadkach, gdzie 2-3 osoby zakładają jakąś firmę, robią jakiś software, który nagle okazuje się bardzo potrzebny i robią na tym mega biznes, nie? To nawet nie jest kwestia tego, że tam się przelewają po prostu miliony, ale przebywają się dziesiątki albo setki tysięcy. Co na dwie osoby jest czy... jest naprawdę tak. Dobrą kasą, nie? No. A tak naprawdę, no, to ile ci ludzie musieli zainwestować, no to musieli sobie kupić komputer i pewnie licencję do kilku programów, nie? No i powiedzmy, że z każdym projektem wiedzą, jak to zrobić jeszcze szybciej, jeszcze taniej, tak. Jeszcze mniejszym nakładem sił. Ja teraz pamiętam, jak startowałem z Learni, z tą aplikacją do, powiedzmy, pozyskiwania wiedzy, no to koszt tego, jakby cały rozmiar przedsięwzięcia, no to był absurdalnie niski, ale to nie było tak, że to był pierwszy projekt, który realizowałem tego typu, tylko to był, powiedzmy, no nie wiem, dziesiąty tego typu projekt. A teraz sobie wyobraź sytuację, w której jesteś, nie wiem,
stary, no właśnie metalurgiem i sobie tak. wpadasz na pomysł zrobienia lewnej, nie? Tak. I ile to by cię kosztowało? W ogóle nie? mówisz, w ogóle no, dziesiątki, jak nie setki tysięcy, nie? Tak. No taka jest prawda. Tak, tak. No, no. Więc no to takie po prostu pomysły nie powstają, a ludzie myślą, że o, ja mam pomysł i tylko jedyne, czego mi brakuje, to po prostu dziesiąty, setek tysięcy na realizację, ale ja kiedyś odłożę i zrealizuję, nie? Tak, wniosek jest taki, że w samym programowaniu, czy byciu programistą, to nie jest wyłącznie, nie wiem, hajs i wydobienie kodu, tylko właśnie możliwości, które teraz mamy do tego. No to jest niesamowita umiejętność dzisiaj tak. w czasach, po prostu daje taką dźwignię, no jakoś sobie, ciężko sobie wyobrazić, nie? No. Tak, no, ja sobie nie wyobrażam. No. Bo prawda jest taka, że jesteś w stanie zrealizować to samo, co człowiek, który ma 100 tysięcy w kieszeni na inwestycje. Tak. No, fajna możliwość, nie? Tak. No więc to mi się bardzo podoba w programowaniu i to jest jeden właśnie, jak teraz się zastanawiam nad tym, czy to była dobra decyzja, to, że zostałem programistą, no bo jak ja tam już mówiłem poprzednio, przez całe życie raczej myślałem o tym, że będę prawnikiem, to mega się na maksa cieszę, bo tych pomysłów mam dużo i też lubię pomysły realizować, no i mam taką możliwość, nie? A nie miałbym tej możliwości, gdybym tam nie miał tego skilla, nie? To tutaj takie pytanie w kontrze, czy wydaje wam się, że kiedyś zawód programisty, bo mówimy, przeszliśmy do tej przyszłości, tak? Do tego, co nadejdzie. Czy to kiedyś spowszednieje? Wydaje się wam, że to będzie coś takiego jak dzisiaj... Co masz na myśli, mówiąc spowszednieje? Że jakby... świadomość wartości tego, że właśnie budujesz coś z niczego, zostanie tak naprawdę zapomniana, że tych projektów apek, portali będzie tak dużo, że tak naprawdę będziemy się musieli, wiesz, przebijać przez takie szambo takiego... Wiesz co, wydaje mi się, że już trzeba się przebijać. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale tam statystyki Play Store'a, Google Store'a czy tego typu sklepów mówią o tym, że tam 98% apek w ogóle ginie w tłumie, nie? Więc już się trzeba przebijać. Natomiast wydaje mi się, że ten trend będzie się pogłębiał, nie? W którym kierunku to pójdzie, nie wiem, ale... Myślę, że to jest trochę jak z tymi właśnie pomysłami, jak mówiliśmy. Pomysłów ludzie mają bardzo dużo, tak. Ale z realizacją zawsze jest ciężko, nie? I to, że ktoś tam sobie te 30 godzin zainwestuje i dopiero wtedy sobie da spokój, a nie będzie tylko o tym gadał, to nadal wydaje mi się, że liczba ludzi, którzy będą dowozili rzeczy, które działają i które faktycznie rozwiązują problem, będzie tak samo niska. W sensie, znaczy może nie tak samo, ale to nie wzrośnie dużo. Bo jakby tworzenie biznesu, tworzenie prawdziwych rozwiązań, to nie jest kwestia tylko tego, że tam umiesz CRUDA stworzyć, nie? Albo nawet nie wiadomo jaką tam złożoną aplikację, nie? Tak, to jest po prostu, to jest tak trudne, że no, krzywa Gaussa jest jaka jest, nie? No tak, tak. No po prostu. I zawsze tak, będzie. No, fakt, bo trochę powiedzieliśmy tak, jakby programowanie otwierało wszelkie możliwości, tak? Ale chodzi o to, że programowanie to jest jedna składowa, ale jest to zajebiste narzędzie, bardzo potężne narzędzie, które można wykorzystać, ale faktycznie, żeby przekuć pomysł w rzeczywistość i w ogóle jeszcze, żeby to się okazało jakimś tam sukcesem, no to jest w ogóle... No ile powstało zajebistych aplikacji, z których nikt nie korzysta? No. Bo się okazuje, że to jest zajebiste, a nie rozwiązuje żadnego problemu. A z drugiej strony powstały aplikacje, które rozwiązują faktyczny problem, ale ktoś nie potrafi o nich powiedzieć. No i nikt o nich nie wie. Dokładnie. No więc jakby te problemy cały czas są, będą tak. I mi się wydaje, że umiejętność połączenia właśnie tego wszystkiego to zawsze będzie decydowało o tym, czy ten sukces jest, czy go nie ma. A jako, że to jest naprawdę trudne, to czy tam programistów jest 100 tysięcy, czy milion, no wydaje mi się to znacznie... Ta liczba tych projektów takich, które... Rozkład normalny, tak, tak jak powiedziałem. No, trochę będą tam szersze te ogony, ale nie będzie to wielka różnica, moim zdaniem. Nie wiem, na ile ten temat chcemy rozwijać, ale też na pewno w tym wszystkim, co idzie, pojawi się trochę patologii. No nie? W związku z tym, jak to wszystko będzie powszedniało, jak to będzie popularne, już teraz obserwujemy szkoły programowania, które obiecają ci sukces po tygodniu pracy. I te tak patologie naprawdę, już są. Te nie? patologie już są, ale tak naprawdę to jeszcze to taka, wydaje mi się, że była taka pierwsza fala, albo będzie, albo jesteśmy w niej, tak, ale tak naprawdę, jesteśmy. Że jesteśmy w takiej pierwszej fali, ale taka prawdziwa fala takiego boomu na programowanie, to wydaje mi się, że może być jeszcze przed nami. Jak takie pokolenia, które już się rodziły z internetem w ręce, tak naprawdę się dotkną tego, tak. To wtedy się może dziać. No bo tak, bo nawet jak myślę o swoich siostrach, które mają 18 lat, one w zasadzie telefon mają w ręce od urodzenia, nie? No i dla nich, że Instagram jest czymś spoko, to nie musisz im tego tłumaczyć. Oni to dobrze wiedzą, nie? Nie musisz przekonywać. I na pewno dużo ludzi będzie chciało mieć swojego Instagrama i tak dalej. I dlatego na pewno ten właśnie pęd na programowanie będzie rósł. Bo ludzie są świadomi tego, jakie to daje możliwości, no bo korzystają z tego codziennie. Rozumieją wartość. No tym niemniej, no to też no, zostawanie programistą to nie jest coś tam... No to jest proste, ale to nie jest łatwe, nie? Tak bym powiedział. No bo musisz po prostu usiąść przed tym kompem. Wysiedzieć gdzieś tam tysięcy godzin, nie? I czy tam wysiedzisz to
z mentorem za 12 tysięcy tam za plecami czy sami i może tam trochę tych godzin więcej spędzisz, no to nie ma różnicy, taka jest prawda. No będzie tylko większa konkurencja, na początku na pewno będzie ciężej i mi się wydaje, że dużo ludzi właśnie też może się przyjechać, którzy będą mieli wysokie oczekiwania na początku, no bo mimo wszystko jak ta konkurencja rośnie, no to oczekiwania na początku muszą spadać, no siłą rzeczy i finansowe, i zarówno do tego, czy tam nie pracujesz w Google od razu, tylko w firmie X, nie? O której nikt nie wie i nie słyszy. A propos pracy w Google, wczoraj widziałem ciekawe statystyki. Co trzeci pracownik Google ma tytuł doktora? Benz. Okej. Okay. To będę co czwartym pracownikiem Google'a. Tak. Także a propos dołączania do Google'a, no to... Było bez sensu. Co to się zdarza. No, więc tak to właśnie wygląda podejście Adama do pracy w Google. Tak, raczej nie chciałbym pracować. Dobra. No i panowie, myślę, że powoli zmierzamy do końca. I myślę, że no co, możemy coś lekko zarekomendować, będzie też artykuł na ten temat, ale może coś tam dajmy, jakiś teaser, co tam warto sprawdzić, przeczytać. Odnośnie albo co nadchodzi właściwie. Albo tego, co nadchodzi odnośnie tego, jak tą karierę rozwijać i z czym to się tak naprawdę je. Macie coś tam do zaproponowania? Ja na przykład mam, tak powiedziałem. No zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłem cię, okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, niespodzianka, mam coś. Niespodzianka, wjeżdżam z buta. Znaczy, ja myślę, że są na rynku takie dwie dobre książki odnośnie tego, o czym mówiliśmy, które pewnie jedna jest wielu słuchaczom znana, to ona się nazywa Zawód Programista Macieja Nistrowicza. Pozdrawiam cię, Maciek. Tak, pozdrawiam Macieja, jeżeli to słucha. To jest książka, no, która ten temat z punktu widzenia programisty w Polsce dość dobrze rozpracowuje. Jeżeli tak jesteś osobą początkującą, nie masz tam powiedzmy, no myślę, że do tam 5 lat doświadczenia na pewno wyciągniesz to z tej książki. Moim zdaniem dużo nawet wyciągniesz z tej książki. Zresztą, no tak. A drugą taką książką bardzo podobną jest, kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywa po polsku, jest to książka Johna Solmeza, też tam Career Guide. Podlinkujemy to do podcastu. Ona tam ma chyba z 800 stron, jest bardzo obszerna. To już jest absolutne kompendium i z niej praktycznie wszystko, co chcesz wiedzieć o tym, jak wygląda praca programisty, zarówno od strony tego właśnie, gdzie można pracować, co trzeba umieć, co trzeba nie umieć, jakie są ścieżki rozwoju, tam to wszystko jest rozwalone, więc myślę, że jeżeli szukasz miejsca, z którego uzyskać informacje, oprócz drugiego wydania przeprogramowanych, Benz, chamska reklama numer 2, to tam możesz tego szukać. No, to są takie moje dwie rekomendacje, jako że wyskoczyłem jak Filip z konopi, to nie wiem, czy chłopacy coś mają do was. Dobra, ja już jestem gotowy, bo tak, przejrzałem notatki. Kariera. Wspomniałem, że kariera programisty wiąże się z nauką i szczególnie i na początkowym etapie, ale tak naprawdę z perspektywy tych 7 lat mogę powiedzieć, że tak naprawdę ilość rzeczy, których musimy się uczyć, wcale nie maleje, a wręcz przeciwnie. No i w związku z tym wydaje mi się, że to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to w jaki sposób się uczymy, w jaki sposób podchodzimy do programowania. No i właśnie na moim biurku leży, bo nagrywamy u mnie w domu, leży książka Radka Kotarskiego Włam się do mózgu. To jest książka, którą dopiero co prawda zaczynam czytać, ale już wiem, że mogę ją polecić, bo... Ciekawe, kto ci ją pożyczył? Na pewno nie. Tak, zgadza się. Dzięki Marcin. Dzięki. Spoko. Chamska taka numer 3. Tak, od Marcina mam większość ciekawych książek. W ogóle raz jeszcze polecę jego profil na Goodreadsie i będę to robił za każdym razem, jak będzie taka okazja. I bez okazji zresztą też, bo naprawdę warto. Marcin się zaczerwienił? Tak, więc przede wszystkim książki o tym, jak się uczyć i w jaki sposób w ogóle funkcjonuje nasz mózg. Ja odkąd zacząłem, tak naprawdę od niedawna zacząłem zastanawiać się, jak to w ogóle działa, jak to jest tak, że w ogóle ludzie często mi mówią, że stary, ty masz w ogóle takie ssanie na wiedzę, że w ogóle skąd się bierzesz, nie? No i teraz próbuję zrozumieć, co mną drive'uje, jakie procesy zachodzą, jak można je optymalizować, jak mogę sprawić, żeby ten mój proces nauki był bardziej efektywny. No i oprócz książki mogę polecić też kurs, który właśnie w tej chwili przechodzę. W sensie nie w tej chwili, tylko w ogóle. Wiadomo. Jest to kurs... Tak, zawiesiłem się. Chodzi o Mindshift?
Nie chodzi o Mindshift. Chodzi o Learning How to Learn. Okay, tak, pierwsza to, część. Tak. Tak, Learning How to Learn, darmowy kurs na Coursera. Jestem tak naprawdę w połowie i wiedza, co da tam jest, otwiera po prostu oczy na różne procesy. Znaczy ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o to, żeby się dobrze uczyć, to w ogóle jest jedno bardzo dobre miejsce w internecie. Nazywa się przeprogramowanie.pl, wydaje numer jeden. Kolejna chamska reklama. Ja dzisiaj jestem mistrzem marketingu tak po prostu. Jest, ale taka jest prawda. Myślę, że kontent, który przygotowaliśmy, jest bardzo wartościowy. I jako, że kariera programisty i rozwój jest oparty przede wszystkim o to, jak dobrze się uczyć, jak robić to szybko, więc jakby... No musisz mieć to na uwadze, nie? Jeżeli chcesz dobrze zarabiać, jeżeli chcesz mieć dobrą markę w branży, to naucz się uczyć, zyskasz na tym po prostu. Tak, w ogóle, bo to jeszcze nawiązuje do jednej rzeczy, jednego faktu, który się pojawia, czyli właśnie te pokolenia z Instagramem, które rodzą się z komórką w ręku, z tabletem w ręku i tak dalej, za chwilę będą wchodzić na rynek pracy. Jakby nie patrzeć, okej, z jednej strony my będziemy posiadać doświadczenie, którego oni nie posiadają, natomiast... oni będą mieli znacznie więcej czasu na naukę niż my mieliśmy, nie? Więc no jasne, trzeba to mieć po prostu na uwadze. I tam do przeglądania tego internetu pewnie no, też mają doświadczenie. Tak jak u nas to jest taki skill, który nie mają wszyscy, to myślę, że ludzie z tego młodszego pokolenia są tym dużo lepsi. Czasami mówi się, że to jest przedłużenie ręki, tak? Dla nas, tak. Dla nas to było sztuczne przedłużenie, a zaraz to będzie naturalne przedłużenie ręki. Także tak. Ja do tego, co chłopaki właśnie wymienili, dodałbym jeszcze dwie pozycje. Mówiliśmy trochę o tym, jak wyglądały nasze początki w programowaniu. Adam opowiadał o jego karierze jako przedsiębiorca. Ja bym polecił coś, co... Kariera przedsiębiorca. Coś, co właśnie pomoże wam rozwinąć trochę inne umiejętności niż te związane z programowaniem. Mianowicie, po pierwsze polecam wam książkę Setha Godina, This is Marketing, w której dowiecie się, to jest takie niezbyt duże kompendium tego, jak powinien być realizowany współczesny marketing, tego, jak sprzedawać produkt, tego, jak właściwie trafiać do grupy docelowej, tego, czym właściwie grupa docelowa jest, tego, że możemy to rozumieć całkowicie inaczej niż się wydaje powszechnie. A druga z takich książek to jest książka, którą niedawno skończyłem czytać, a nazywa się Getting to Yes. Jest to książka o sztuce negocjacji i okazuje się, że w tym naszym programowaniu całkiem często mamy sytuację, kiedy kogoś do czegoś musimy przekonać, albo kogoś do czegoś musimy zachęcić, na przykład. Albo sprzedawać, powiedzmy, musimy obronić jakiś nasz pomysł. U mnie działa. I tak, mamy co najmniej chyba z tego, co rozumiem, dwóch ludzi, którzy przeszli przez tą książkę, tak, Adam? Nie, jeszcze. Chodzi się o sztukę negocjacji, tak? Aha, tak. Okej, myślałem, że u ciebie działa ta książka. Tak, no to jeśli chodzi o sztukę negocjacji, to polecam książkę Getting to Yes. Dla wszystkich wchodzących w interakcje z innymi programistami, myślę, że to jest bardzo wartościowy tytuł. Okej, okay. Poszły książki, a no to teraz... Na wszystkie naboje wystrzelone. No myślę, czekamy na wasz... Dziwnie to zaśmiało. Okay. Tak, no to czekamy na co? Czekamy na opinie, czekamy na komentarze. Na pewno czekamy na reakcje ze strony tych, którzy przesłuchali nasz podcast. Myślę, że możemy zaproponować jakieś słowo klucz dla wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu. Myślę, że możemy poprosić was o umieszczenie w komentarzu jednego magicznego słowa. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tak, zbliża się premiera Kulawa. Dotrwaliście do tego momentu, prosimy o pisanie w komentarzach słowa Hakuna Matata. Tak, bo udajemy, że nie mamy Google Analytics i nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić. Tak jest. Dobra. Okej, no to co? Cut this shit out.